Witam Was bardzo serdecznie wszystkich na moim kanale, z tej strony Magdalena Wattis i chciałabym Wam zaproponować taką fajną stronkę dla osób, które po prostu się przygotowują do szkół muzycznych albo po prostu mają problem z takiego przedmiotu jak kształcenie słuchu, które będzie Was przez kilka lat będziecie się uczyć. I tutaj bardzo dobrze się przydaje na przykład na różne sprawdziany. Takie rzeczy, które najczęściej Wam sprawiają trudności. Tutaj dla dzieci też są instrumenty muzyczne, ale to nie będziemy tego używać. Najczęściej w szkołach muzycznych pierwszego stopnia czy drugiego stopnia uczymy się interwałów, trójdźwięków. Trójdźwięku z przewrotami, ale najczęściej to będą trójdźwięki w postaci zasadniczej, żeby z Was sprawdzić, czy dobrze słyszycie. I też tutaj są takie fajne ćwiczenia z wiedzy teoretycznej, żeby rozpoznać, jaka to jest tonacja, na przykład koło kwintowe, na przykład, bo to jest naprawdę ważne, żeby zapamiętać koło kwintowe, jak do matematyki, tabliczki mnożenia. Także tutaj bardzo to nam się przyda, że szukamy, się uczymy właśnie zasad muzyki. I Wam pokażę, na czym o co chodzi. Tutaj wezmę właśnie interwały, dźwięki fortepianu. To bardzo prosta stronka, bardzo fajna, bardzo mi się też przyjemnie uczyło, jak się uczyłam w szkoły muzycznej. Dla początkujących osób są grane melodyczne. Oktawa i Wam powtórzę, bardzo to jest ważne. Tutaj to. No to ktoś powtarza, żeby się już terca wielka. Bardzo proste. Tu mamy trójdźwięki. I tutaj macie do wyboru, czy chcecie, żeby grało Wam melodycznie, potem melodycznie i potem razem. Właśnie to też Wam się bardzo przyda. Tutaj też na tej stronce są bardzo fajne. Też odsyłają nas do fajnych programów, gdzie możecie sobie ściągnąć fajnie. I tutaj możecie sobie MuseScore'a polecam, Notepada, ale najlepszy jest MuseScore. Ale też jest fajny Notefly, to jest darmowy edytor notowy online, jeżeli nie chcecie sobie zaśmiecać komputera. Ale MuseScore tak też dużo nie zajmuje miejsca. I tutaj też mamy kilka stronek. Jeżeli szukacie jakichś nut, a nie możecie znaleźć na przykład w bibliotekach szkół muzycznych, to tutaj sobie znajdziecie na tych stronkach nuty, które może znajdziecie po prostu i to jest bardzo fajne. Najbardziej lubię tą Petrucci Music Library. I potem jeszcze jest dużo jest fajnych tutaj nut brakujących. I tutaj bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że się to Wam przyda, jeżeli się przygotowujecie jakiś sprawdzianów z kształcenia słuchu, czy po prostu przygotowujecie się do szkół muzycznych. Ja mam nadzieję, że ta strona Wam się przyda. Także Wam życzę miłego dnia i życzę Wam wszystkiego dobrego i trzymajcie się i cześć.